zmusić. I co, mi się lepiej siłownia rano czy po południu? Rano. Czemu? Nie, rano i zrobione. Potem to wiesz, tam już idę z mąż, mieć na jakąś romantyczną kolację weźmie albo coś, no to zapewne nie idę w moją siłownię. No tak już mam i tylko czekam, aż mnie zaprosi. To poczekasz jeszcze trochę. Poczekasz jeszcze. Mam nadzieję, że mu to pokażesz. Muszę przypakować. Młody wrócił z obozu. Zadowolony. On był na jakim obozie czego? Uja! A, te karate. Już ma pas? Żółty z trzema belkami, a ty się pytasz, czy on ma pas? O, siłownia przed sezonem. Trzeba jeszcze na ziemię na luz wrzucić. Dwa. Ile mojemu mężowi bułek kupisz? Jedno, dwie. Dwie. O, i to jest ten. Kardio. Kardio. Kto się doprowadzi do ładu, to trzeba jak najwięcej kalorii spalić, nie? W sezonie jakie te ciężarki by były? Nie wiem, bo ja dawno tego ćwiczenia nie robiłam. Oho. No, bo robiliśmy z Simona inne. To nie będzie ciekawostki. No myślę, że na pewno będą większe. A na razie muszę przygotować do sezonu, no to przygotuję za dużo. Konnichiwa! No i teraz okiełek zmieniamy ćwiczenie. Ucieszysz się? Ty widziałeś co będzie? Mówi co? Ja mówię, będą skoki z tara sezonkowego. Zobaczmy. Czyli tego jest z tara sezonkowego. Ale jak z tarasem? No nie wiem, może im zdrowie mówi jakiś tam ten, mówię, nabieg czy coś. On czytałem, że widziałem to z trasy zamkowej, nie? No ja sobie przeczytała z tarasu zamkowego. No idzie was z tarasu. I do tego ćwiczenia trzeba być stabilnym emocjonalnym. Sila? Misio, ale przyznaj się, że wiedziałaś o tym, że przyjdę do siłowni rano i dlatego odpicowałaś swój wygląd. Ręce, bo za bardzo wygląd to... Odpicowany nie. To stary numer u ciebie jest. To jest mój kontakt z wadą, jeszcze tu mam. A jak to było z tymi kilometrami? Co przebiegłaś 3, a potem 10? Tak mi się nie chciało zbiegać, było tak duszno. I mówię do Radka, mówię, chodź na spacer. Nie. Ja mówię, chodź. Tadzika weźmiemy na rower. Ale Tadzik on nie idzie, bo koledzy w piłkę grają, on nie grał przez 2 tygodnie, to musi pograć. Ja mówię, nie, to nie, to ja idę. A widzisz biegać? Ja mówię, no idę biegać, nie, sama spacerować nie, tam no to idę biegać. Kurczę, i wiesz, po prostu z takim nastawieniem wystartowałam, że biegłam. Mówię, Boże, ty baranie, to coś tu wyszło biegać, to sobie miałam dosyć, nie? Byłam nastawiona na spacer. I ten. I przy tym 3 kilometrze mówię, nie, dobra. Mówię, nie, no siara, nie? 3 kilometry, mówię, nie, no masakra. Nie. To jest niemożliwe. Mówię, dobra. To mam taką pętelkę tam właśnie na Arkonce i tam w lesie, że w sumie 5 kilometrów tam jak przy Szyszce, no i 6 kilometr no, do domu, nie? Mówię, dobra, to przebiegnę 5, ten 6 sobie pójdę do domu. Ale dobiegłam do tej Szyszki. No dobra, no to polecę jeszcze 6. Co, że się już rozbiegałaś, czy co? No, pobiegnę 6, nie, ale to ciężko mi wszystko szło. No i potem już dobiegłam, bo nie pobiegłam w stronę domu, tylko w stronę lasu. No. A już, no, to może 7. Nie, dobra, to już dobiegnę do tego domu, bo iść mi się stąd nie chce. No i na 10 przebiegłam. Kurna, akurat mi się pod domem. Bum, 10. I co, to rekord tego sezonu? No, w tym sezonie jakoś mi tak marnie idzie do domu. Znaczy, no biegam, ale... Jakoś tak. Najwięcej ile przebiegam to 18, a potem mnie odcięło. 18 km przebiegłeś gdzie? Kiedy? W zeszłym roku, a dwa lata temu najwięcej 18, no. Ale odcięło mi. Bo oczywiście pobiegłam. Perfekcyjnie przygotowana. Jak teraz ktoś to usłyszy, to tak mówi. Bo pobiegłam. Tak opobiegać. Ostatnie moje bieganie przed sezonem to było. Zaczynał coraz się sezon, mówię, dobra, to już ostatnie bieganie. No i pobiegłam rano. Bez tego, bez... Bo nie miałam w planach, gdzie coś nie jest. No, poszła przebiec 3.
No może tam około dyszki, bo tak biegałam. Mówię, dobra, dyszka, bo szyszka jest, jak coś to sobie kupię, zawsze tam mam piątek, nie? I ten, i... Zaczęłam więc mówić, dobra, przybiegnę na maksa, nie? Idiotka, bo inaczej się powiedzieć nie da. I ten, i... No, znowu wpełzłaś. I biegłam i normalnie. Ale mnie odcięło, rozumiesz? W pewnym momencie już tak mi spięło nogi, plecy, że wróciłam do domu, to nawet na sekundę nie usiadam, mówię, jak usiądę, to się nie podniosę do wieczora. Muszę się od razu wykąpać, ogarnąć i jak padłam, to spałam 2 godziny, nie? I się obudziłam i to... Chodziłam, nie? O, to nie jest, spięło tak mi plecy, że podejrzewam, że końcówka i biegam, to... No pain! No pain, no gain. Dobra, Misia, papa. Machaj ładnie. Oj, kuro, oj. Co, na chusteczką pomachała? Papa. Pa.